Witam Was bardzo serdecznie. Chciałem pokusić się tym razem o polemikę z Panem Wojciechem Cejrowskim. Znaczy, zacznę od tego, że generalnie Pana Wojciecha Cejrowskiego bardzo szanuję i cenię za inicjatywy prawicowe, chociażby takie jak, prawda, walka z aborcją, a de facto z mordowaniem dzieci, prawda? Z mordowaniem dzieci, tak? To w pełni się zgadzam. Natomiast z jedną kwestią się nie zgadzam. Mianowicie chodzi o kwestię granic. Pan Wojciech Cejrowski chciałby przywrócenia kontroli na granicach. No w ten sposób. Kontrola graniczna jest to wymysł XIX-wieczny. Wymysł ograniczający możliwość swobodnego przepływu ludzi. I strefa Schengen nie ma nic wspólnego z Unią Europejską. Do strefy Schengen na przykład należy Szwajcaria, która nie jest częścią Unii Europejskiej. Poza tym z brakiem strefy Schengen kojarzy się chociażby to, że na przykład z Ukrainy, gdzie mamy granicę, albo z Białorusi, gdzie również mamy granicę, albo z Rosji też. Ja mogę sobie przywieźć na przykład, gdybym chciał. Przypuśćmy, już dokładnie pamiętam, ale chyba jakieś, nie chcę kłamać, ale wydaje mi się, że jakieś chyba 2 butelki wódki, coś takiego, ileś tam litrów piwa i tak dalej. Jest to ograniczone, tak? A ja bym chciał na przykład przywieźć sobie tyle, ile chcę. Chciałbym na przykład przywieźć, przypuśćmy, nie wiem, piwo dla kolegów, prawda, i tak dalej, tak? Nie mogę tego zrobić. Z Czech mogę przywieźć, bo mamy strefę Schengen. Ze Słowacji mogę przywieźć, bo mamy strefę Schengen, tak? Jest oczywiście prawo wewnętrzne danego kraju. I kraj, każdy kraj ma prawo kontrolować na przykład wewnątrz ludzi, którzy przyjeżdżają. Prawda? Żeby nie było możliwości tego, żeby przyjechał sobie na przykład jakiś salafita do Polski, tak? Albo inny człowiek, który jest radykalny. Ale jest to kwestia działalności służb odpowiednich, tak? Czy policji, czy, prawda, służb specjalnych. Natomiast ograniczenie ludziom możliwości wjazdu, nie mówię tu bynajmniej o ludziach, którzy są niebezpieczni, czyli o tak zwanych na przykład nachodźcach, emigrantach i tak dalej, uchodźcach i innych tego typu. Tak zwanych mówię. To jest inna kategoria. Ale człowiek, który jest uczciwy, tak jak na przykład ja, nie wiem, ktokolwiek z Was, tak? Dlaczego miałbym mieć możliwość, ograniczone możliwości? Ja tego kompletnie nie rozumiem, nie jestem w stanie tego pojąć. Chcę przyjechać sobie, nie wiem, do... Ja na przykład często jeżdżę, znaczy często jeżdżę, powiedzmy, trudno powiedzieć, że często, ale przynajmniej kilka razy byłem i na pewno będę jeszcze wiele razy jeździł do Czech, bo uwielbiam ten kraj, po prostu uwielbiam ten kraj pod wieloma względami. Wydaje mi się, że też na Litwę może sporo razy pojadę, mimo że jest tam euro. Na Słowacji jeszcze też w sumie tak chciałbym głębiej sobie pojechać, nie tylko odwiedzić Czerwony Klasztor, ale i dalej. I Koszyce bym chciał odwiedzić, i Bratysławę. Na Litwę, tak jak mówiłem, w Wilnie byłem, chciałbym odwiedzić na przykład bardziej Kowno, chociaż w Kownie też byłem, ale chciałbym też zwiedzić Szawle, Gudę Krzyży i tak dalej, tak? Wiele miejsc, Nedlinge, Palongę, Łotwę, Estonię. No chyba kawałek Niemiec bym chciał odwiedzić, ale to tam, powiedzmy, nie jest to jakieś pilne. Bawarię, jeżeli chodzi o Niemcy przede wszystkim. Więc dlaczego mamy ludziom ograniczać możliwości? Panie Wojciechu, powiem tak. Trzeba... właśnie nie ograniczać, tylko otwierać się na ludzi. Bo jeżeli przepływa kapitał, przepływają pieniądze, tak? Jeśli ja jadę na przykład, też przyjeżdżę do Polski, na przykład, tak? Bo Polska też jest pięknym krajem. Mamy góry, morze. Ktoś przyjeżdża do Polski, zostawia tu swoje pieniądze. Zostawia tu swoją kasę. Dlaczego mamy go, prawda,
nie wiem, zniewalać w taki sposób, że nie może przywieźć, prawda, tego albo tamtego. To jest po prostu jakiś głupi, tak jak mówię, XIX-wieczny wymysł. W średniowieczu tego nie było. Jedynym ograniczeniem w średniowieczu było to, jeśli na przykład była zaraza, to król Kazimierz Wielki właśnie obronił wtedy kraj przed zarazą i zamknął rzeczywiście granice, ale to były wyjątki, a nie reguła, panie Wojciechu. To nie była reguła. I nie chciałbym, żeby, prawda, salafici, radykalni, nazwijmy to muzułmanie czy inni, żeby oni zmusili nas do tego, żebyśmy zamknęli strefę Schengen. Bo co do Unii Europejskiej, panie Wojciechu, to ja się w pełni zgadzam, że jest to twór po prostu masoński, prawda, pod każdym względem, pod wieloma względami zły. Bo trzeba wrócić do idei, prawda, Schumana i tak dalej. To uważam jak najbardziej tak. Czyli do idei wspólnoty węgla i stali. Do tego, tak, do tej idei, gdzie każde państwo ma coś do powiedzenia, gdzie każde państwo jest szanowane. Do idei Europy chrześcijańskiej, Civitas Christiana. Do tego trzeba wrócić. Ale poprzez zamykanie się do tej świętej idei nie wrócimy. Panie Wojciechu, szczęść Boże.